Rosjanie rozstrzelali kobiety i przejechali czołgami po ciałach. Mer Japienia. Rosjanie rozstrzelali kobiety i przejechali czołgami po ciałach. Rosyjscy żołnierze rozstrzelali w podkijowskim Japieniu kobiety i dziewczęta, a potem przejechali czołgami po ich ciałach. Powiedział mer miasta Ołeksandr Markuszyn w nagraniu dla niemieckiego nadawcy Deutsche Welle, które w niedzielę zostało udostępnione przez serwis Nexta. Markuszyn mówi w filmiku, że wielu mieszkańców Irpienia zginęło z powodu min, wielu zostało rozstrzelanych, w tym dziewczęta i kobiety, których ciała zostały przejechane czołgami. Irpień został odbity przez Ukraińców z rąk rosyjskich w piątek. Marocynił, że w wyniku działań Rosjan połowa miasta uległa zniszczeniu.